Dzień dobry, panie pośle. Dziękuję, mam nadzieję, że pan nie wymarzł pierwszego dnia. Dzień dobry, panu. Poproszę o pas. Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. Podobno tak mówią. No. To wczoraj rzeczywiście bardzo ładnie pożegnaliśmy lato. Skończyło się, to prawda. Czy pan może zerknąć w to lusterko? Tak. Czy pan tam widzi zwycięzcę? Nie, zachowam. Jestem zwycięzcą. Pamięta pan taki... Nie. Jestem zwycięzcą. W ogóle się tak nie czuję. Nie, bo taki chłopak był w internecie, który mówi, jestem zwycięzcą. Pamiętaj, że jesteś zwycięzcą, się nie pamiętam dobrze. Tak, widzę zwycięzcę, proszę pana. Ale zwycięzcę jako Nitras, czy jako koalicja? Nie. Proszę pana, polityka to jest gra zespołowa. To tak jakby Lewandowski po niewygranym meczu mówił, czuję się zwycięzcą, bo strzeliłem bramkę. To nie ma znaczenia. Liczy się tylko drużyna w piłce nożnej i w polityce również. Dzisiaj w niektórych gazetach sugerują, że kampania jest letnia, nie dlatego, że było lato, tylko dlatego, że mało Koalicja Obywatelska wierzy w to, żeby jej się udało. Ja czytałem tekst pani, bo to jest redaktor Renaty Grochal. No wie pan, z odczuciami się nie dyskutuje i jeżeli pani redaktor tak uważa, no to znaczy, że ma jakieś powody, by tak twierdzić. Ja tego nie czuję. Ja czuję, nie powiem gorąc, ale taką temperaturę tej kampanii czuję. Ale może dlatego, że ja ją spędzam... Prowadzę. Tak, ja ją po prostu spędzam bardzo aktywnie i dlatego ją czuję. Natomiast faktem jest, że to jest bardzo długa kampania, wbrew pozorom. To znaczy, my mieliśmy takie natężenie emocjonalne tej kampanii w wakacje. Przypomnę te burzliwe sejmy, kwestie pana Kuchcińskiego, kwestie majątku i oświadczeń majątkowych Morawieckiego, dymisja marszałka sejmu, że... No i tam zaraz dymisja, odejście. Tak. Skupił się na wygraniu w swoim okręgu. Wie pan, ja myślę, że w tej sprawie mam coś do powiedzenia i będę się upierał przy słowie dymisja. Pan podpada bardzo, więc... Będę się upierał przy słowie dymisja. Że ta temperatura, ciężko taką temperaturę utrzymać, prawda? Bo nie ma tak spektakularnych faktów. I faktem jest, że rządzącym, czyli PiS-owi, opłaca się uspokajanie atmosfery. I oni to bardzo skutecznie starają się czynić. Tym jest nam trudniej oczywiście, ale ja temperaturę tej kampanii czuję. Myślę, że Polacy mają świadomość powagi sytuacji. Każdy kolejny weekend to jest jakieś 500+. Tak, na każdy problem 500+. Ale proszę zobaczyć, to mówi premier, czyli ten, który zakładam, po pierwsze zna się trochę na kasie i popatrzył i jeżeli on to mówi, znaczy się, że da, czy tylko obieca? Jak na to patrzycie? To mi trudno powiedzieć, bo ja przedwczoraj, nie chcę tutaj epatować, ale kampania to są też rozmowy bardzo trudne. Kilka dni temu na szczecińskich Gumieńcach miałem rozmowę z dwoma super dziewczynami, mamą i córką. Córka 20-paroletnia, bardzo doświadczona przez los, niepełnosprawna i to tak naprawdę niepełnosprawna bardzo poważnie, z rozszczepieniem kręgosłupa, ale radosna. I one mi powiedziały, że one czekają na te 500+ dla niepełnosprawnych, które miały być od października, a teraz się okazuje, że będą dopiero od stycznia, a jeszcze nie ma wniosków, nie ma formularzy. To jest jakaś odpowiedź na pana pytanie, czy to są tylko obietnice, czy to są fakty. Gdyby to traktowali to poważnie, to 500+ dla osób niepełnosprawnych byłyby już w tej chwili. Natomiast jak ja słyszę o tym, jak Morawiecki jednego dnia, a na tym się trochę znam, bo ja przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą, właśnie jako osoba jednoosobowa działalność. I kiedy Morawiecki jednego dnia mówi, że zrobi proporcjonalny ZUS, chyba nie do końca mając świadomość, co to oznacza dla wielu ludzi, bo przypomnę, że jego doświadczenie w prowadzeniu, on też kiedyś prowadził jednoosobową działalność, tylko jego jednoosobowa działalność polegała na tym, że on raz w miesiącu wystawiał fakturę do banku na 500 czy 600 tysięcy złotych miesięcznie. I dzięki temu płacił niższe podatki. To dla niego składka ZUS-u w wysokości 1200, czy tam wcześniej to było troszeczkę mniej. Mogłaby być niezauważalne. No nie była żadnym kosztem. Natomiast wczoraj jechałem z lotniska z taksówkarzem, którego zapytałem, co to oznacza dla niego podniesienie ZUS-u nieproporcjonalnie, tylko samego ryczałtu o kilkaset złotych. On mówi, to dla mnie to jest koniec. Dla mnie to jest koniec, bo ja muszę parę dni pracować na sam ZUS. Ale dla pielęgniarek, dla rzemieślników drobnych. Co to oznacza? Oni to słyszą i dlatego dzisiaj w Rzeczpospolitej Morawiecki mówi, nie, o ZUS-ie to my jeszcze rozmawiamy. Ale on to powiedział. W kampanię. Tylko pytanie, czy właśnie taki taksówkarz, taka pielęgniarka, albo ta niepełnosprawna dziewczyna z mamą, jeżeli tak to wygląda, tak to słyszą, czy to są osoby skłonne zagłosować na was? Wie pan, no, ja,
ja powiem szczerze, że ja nie pytałem tej mamy, tej dziewczyny, na kogo zagłosują, bo to też nie są okoliczności pytania, ale oczywiście, że są. I są ludzie, którzy wierzą PiS-owi, też nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale pan mnie nie pytał o to, w co ludzie wierzą, tylko co ja o tym myślę. Więc ja o tym myślę, że jeżeli Morawiecki jednego dnia chlapnął, znaczy chlapnął, on jemu się to po prostu... Pewnie zbadał i wie, że musi to powiedzieć. Nie, właśnie nie. Jego wypowiedź dotycząca ZUS-u proporcjonalnego była wypowiedzią, którą on chlapnął. Powiedział słowo za dużo. To powiedział o swoich planach, bo oni mają to w programie, którego może nie ujawniają. Natomiast dzisiaj 500+ dla płacących ZUS jest tylko próbą przykrycia tej sprawy. No i ja powiem szczerze, na czym to ma polegać? To znaczy na tym, że... Ale na tym, żeby uspokoić emocje, bo jeżeli on chlapnął, ludzi wkurzyło, ale wyjdzie i powie, nie, spokojnie, damy wam 500, wy to zaniesiecie do ZUS-u. Jarosław Gowin dzisiaj mówi, ja będę bronił klasy średniej nawet przed PiS-em. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy mu się to uda, też zmienia bardzo często zdanie, ale jednak widać wyraźnie po tej drugiej stronie, że to, co do tej pory było waszym obszarem, czyli klasa średnia, lepiej zarabiający trochę, to oni dzisiaj tam próbują się pojawić. Tak, oczywiście mogą próbować. Ja myślę, że to jest obronna gra. To znaczy, oni w ogóle by o tym nie mówili, gdyby nie dwa słowa Morawieckiego, które zdarzyło mu się powiedzieć prawdę. To znaczy, na konwencji, przypomnę, Morawiecki powiedział do osób samozatrudnionych, których jest ponad 2 miliony w Polsce, powiedział, zrobimy wam proporcjonalny ZUS, bo jak zarabiacie 600 zł, czy 700, czy 800, to będziecie płacić go niższy. Tylko nie powiedział, że ci, którzy zarabiają 2000, 3000, 4000, czy 5000, będą go płacić wyższy. Proporcjonalny ZUS dla nich oznacza ZUS 2000, 3000 zł. W przypadku osoby, która wystawia faktury na poziomie 10 tysięcy ma dochód miesięcznie, a prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, że to jest do pewnego stopnia norma. To oznacza ZUS na poziomie 4000 zł miesięcznie, bo Morawiecki nie wie o tym, że prowadzący działalność to nie jest bank, który co miesiąc wystawia się faktury na 500 tysięcy, tylko jednego miesiąca bywają dochody na poziomie 10 tysięcy, a drugiego na poziomie 2000. Ale proszę zobaczyć, bo to jest ryzyko prowadzenia działalności. Ogląda się dzisiaj specjalny spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z przepięknym hashtagiem, który podkreślili niektórzy dziennikarze, hat-trick Kaczyńskiego, to tam wszyscy biją brawo i tam wszyscy dostali. Czasem dostali tylko obietnicę, bo na szczęście na tych napisach widać, że 4000 zł to będziesz miał w 2023 roku, akurat przed kolejnymi wyborami. Tak. Jest tam dużo takich obietnic położonych na stole, które nawet nie masz pewności, że zostaną zrealizowane, ale to chwyta. Wie pan, no oczywiście, że chwyta, tylko zawsze zostają. Szczególnie my się obudzimy w rzeczywistości po kampanii. Ja mam nadzieję, że uda się PiS odsunąć od władzy, ale te pytania wrócą. Dlatego ja dam 4000, bardzo fajnie to brzmi. Ale ja zadam jedno pytanie, takie, jeśli pan pozwoli. Tak. Dzisiaj pielęgniarki, które nie są na samozatrudnieniu, zarabiają 2,5, 2700. Nauczyciele początkujący zarabiają 2000, nawet niektórzy 1800. Nauczyciele ze stażem, powiedzmy w moim wieku, moi rówieśnicy, bo takich nauczycieli znam najwięcej, są moi koledzy ze studiów bardzo często, zarabiają 2700, 2800, bardzo dobrze zarabiają, może do 3000 zł. Więc moje pytanie jest takie, jeżeli średnia w Polsce ma wynosić 4000, minimalna, 4000 zł, to ile będzie zarabiał nauczyciel? Czy będzie zarabiał 4, czy będzie zarabiał więcej? Bo jeżeli będzie zarabiał 4, czyli 1000 zł więcej niż zarabia dzisiaj, czy nawet więcej niż 1000 zł, to znaczy, że będzie zarabiał minimalną pensję. Do ilu pan Kaczyński podniesie pielęgniarką? Do minimalnego wynagrodzenia? To są pytania, które się rodzą. Ja sugerowałbym panu Kaczyńskiemu... Nawet jeżeli im podniesie odrobinę, to zawsze im podniesie. To dzisiaj nie, ludzi... Problem polega na czymś innym. Pan Kaczyński chętnie podnosi nie swoimi rękami. To znaczy mówi pracodawcom, ja wam mówię, że macie podnieść. No mówi samorządom. Proszę zwrócić uwagę, podwyżki, które... Ogarnijcie szkoły i koniec. No, tak, podwyżki, które uchwalił Sejm, to znaczy uchwalił PiS, mówią, proszę bardzo, samorządy mają wypłacić wynagrodzenia, ale nie ma subwencji idących za tym. Nie ma pieniędzy z budżetu państwa, które wyrównują te pieniądze samorządom i niektóre samorządy po prostu nie mają z czego tego zapłacić. Pytanie moje jest inne. Jeżeli te propozycje są uczciwe i właściwe i pan Kaczyński ma dobre intencje, to ja oczekiwałbym od niego, żeby wyszedł i powiedział tak. Tak, pielęgniarki będą zarabiały nie mniej niż 4000 zł i my za to zapłacimy jako państwo. Nauczyciele będą zarabiali nie mniej niż 4000 zł i my za to zapłacimy jako państwo. Ale zamiast on mówi, nie może tak nie mówić. Sam pan wie, że to się rządzi swoimi prawami. My rozmawiamy w kampanijnym czasie. Ja z pewnym nie wiem, czy współczuciem, czy nie, ale nie jesteście w stanie tyle rozdać, obiecać. Ja nie jestem, ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem kibicem Pogoni Szczecin, ale był kiedyś taki dowcip o czasach Widzewa, kiedy Widzew
robił straszne długi. Nikt ci tyle nie da, ile ci Widzew obieca. Przepraszam wszystkich kibiców Widzewa, ale proszę, to jest trochę podobna ale sytuacja. Pan, mówiliśmy o temperaturze kampanii na początku. Temperatura kampanii rośnie w momencie kolejnych obietnic. I ja wiem, że one... Nie, już nie rośnie. Moim zdaniem, wie pan, ja słyszę, a czy pan widzi jakiś, wczoraj czy przedwczoraj była 500 plus dla wszystkich ZUS-ów, tak. Płacących ZUS, czy ktoś to w ogóle odnotował poważnie, czy ktoś jakoś wierzy w to? Myślę, że nie, myślę, że Polacy już trochę się odkupili. To wracając do waszej wiary, co dzisiaj, jak pan patrzy na jedną stronę, która ma władzę, jak zapowiada premier Morawiecki, nie oddamy tej Polski, Jarosław Kaczyński mówi, zbudujemy polski dobrobyt i każdy z was odzyska godność, wy jesteście po drugiej stronie. Czym wy, skoro wy nie możecie tyle obiecać, jesteście w stanie wygrać? Albo przekonać do siebie, może tak, nawet nie wygrać. Poczuciem odpowiedzialności, szacunkiem dla drugiego człowieka, szacunkiem dla człowieka, ale u Jarosława Kaczyńskiego jest szacunek Kaczyńskiego. On dając pieniądze mówi, odzyskasz... Dla tych, którzy jak on uważa, do tej pory tego szacunku nie mieli, on dając im pieniądze, pozwala im odzyskać ten szacunek. Myślę, że Kaczyński jest przykładem i PiS, ale przede wszystkim Kaczyński, bo to on ten gdzieś pierwiastek takiej nienawiści w Polsce wprowadził, jest przykładem absolutnego braku szacunku dla każdego, kto myśli inaczej. On potrafił zarazić nie pojedynczych ludzi, ale nawet instytucje, i to poważne instytucje, jak na przykład Kościół, po prostu nienawiścią jednego wobec drugiego. W związku z tym tego na pewno on nie ma. On na krótką metę może udowodnić, że komuś coś zapewni, da. Natomiast na dłuższą metę ludzie odrzucą tę nienawiść. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Ale przez 4 lata jej nie odrzucili. Dzisiaj jak pan popatrzy na sondaże, to oni mają szansę mieć 40+%. Mało tego, wielu z nich, jak powiedziałem, zaraziło się tą nienawiścią. Ale na czym to polega? No na tym, że nie mamy szacunku jeden dla drugiego, że potrafimy w twarz powiedzieć sobie, że się nienawidzimy. Mnie to spotyka praktycznie każdego dnia. Ja spotykam się... Wyborcy nie głosujący na pana podchodzą, czy ludzie nie głosujący na pana, albo pana przeciwnicy mówią do pana, że pana nienawidzą, tak, w twarz? Tak. I teraz nienawidzę cię? Tak. W Stargardzie pewna niewiasta kilka dni temu powiedziała mi, że bardzo cieszy się, że mnie widzi, bo mi w twarz ma okazję powiedzieć, że mnie nienawidzi i życzy mi śmierci. Nie wiem. Mhm. Nie wiem. Staram się takie sytuacje rozładowywać, a nie kontynuować, bo one potrafią się nakręcić. Mhm. Więc, ale to jest codzienność dzisiaj. Ja jestem absolutnie przekonany, że wyborcy Platformy tak nie robią. Że to jest wyłączna domena. Właśnie, a propos wyborców Platformy. Zanim pan doświadczył się do naszego spotkania i do widzów, pokazywaliśmy fragment tej kampanii Nie świruj, idź na wybory. Są tacy, którzy mówią, o, to są ludzie, którzy namawiają na głosowanie na Platformę Obywatelską i kpią z ludzi chorych psychicznie. Są tacy, których to oburza, są tacy, których to bawi. Tamta strona, słysząc taką kampanię, widząc taki rysunek mleczki, odbiera to prosto. Drwią z nas i sugerują, że jesteśmy niepełnosprawni umysłowo. To jest też jakaś nienawiść. Ja tego tak nie odbieram, ale jestem... Ja zupełnie tego tak nie odebrałem. Jeżeli rzeczywiście można... Słowo świruj jest słowem, które ja rzeczywiście znam z podwórka. I używane było raczej w kontekście... Jakby takiego szukać, nie wiem... No, nikt się nie zastanawiał głęboko nad tym, po prostu wypowiadał. Hołdys napisał chyba dzisiaj w gazecie, że to jest odpowiednik frika. Mm-hmm. I chyba tak jest, to jest podobne słowo. Nie widzę, żeby tam ludzie mieli złe intencje, ale okej, jeżeli kogoś obraża... Mocherowe berety trochę inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że ta kampania została jakoś przekierowana, zmienione zostało to bądź rozsądny, bądź mądry. Ale to jest dowód na to, że autorzy tej kampanii, czy osoby, które występowały, po prostu nie miały takiej intencji. Jeżeli została taka intencja narzucona, czy tak ktoś to może zrozumieć, oni to zmienili. I to jest przykład. Czy widział pan, żeby PiS się z jakiegoś języka wycofał kiedyś? Jak pan widzi całą aferę z nowym szefem Najwyższej Izby Kontroli i proste ucięcie jej słowami marszałka Karczewskiego, że on go zna, to krystaliczny człowiek, uczciwy skrajnie, nie ma sprawy. Nie ma pan takiego poczucia, że po tej drugiej stronie ta teflonowa otoczka jest naprawdę bardzo skuteczna? To druga osoba, którą tak ciepło się pan Karczewski wyraża. Pierwszą był pan prezydent Łukaszenka. On mówił o ciepłym człowieku. Tak, teflon jest oczywiście, ale on jest dlatego, że oni mają media. To nie jest partia, która poważnie traktuje. Gdzie te standardy, kiedy z jednej strony Miller, z drugiej strony Tusk jako premierzy stawali przed komisjami śledczymi? Czy pan sobie dzisiaj wyobraża, że przed jakimś trybunałem w Polsce staje Jarosław Kaczyński? Mam nadzieję, że szewniku stanie, bo tam zdaje się z VAT-em mogło nie być tak jasne. Ale ja mówię o pewnej standardzie formacji. Znaczy, to są ludzie, którzy mówią w twarz, nie, nic nam nie zrobicie. Nie, każdy, kto jest od nas, jest niewinny, a każdy, kto jest od was, jest winny. I tutaj nie ma jakiejś refleksji, nie ma bicia się w piersi, nie ma stwierdzenia,
nie ma stwierdzenia, że coś jest nie tak. To stąd się bierze ten teflon i ludzie, którzy próbują nazywać się dziennikarzami, telewizje, radia i to cały aparat tych gazet, które oni karmią pieniędzmi publicznymi, są na każde skinienie gotowi bronić. Stąd się bierze ten teflon. My podlegamy normalnej ocenie. Przecież tylko żyjemy w kraju, w którym wy też macie dostęp do własnych, jak się popatrzy... Do własnych mediów? Ale własnych mediów myślę o waszych choćby kanałach social mediowych. Ale to niech pan was tam widać. Nie, nie porównuję, bo to nie jest zasięg 3,5 milionowe wiadomości. Ale jednak dzisiaj nie ma tak, że wam ktoś sieć zablokuje, wam ktoś dostęp do innych mediów zablokuje. To, czy jesteście w publicznej telewizji, czasami też zależy od was. Nie? Oczywiście, tylko że my podlegamy normalnej ocenie. Normalnej ocenie, to znaczy dziennikarze mediów liberalnych, jak oni nazywają, ja uważam po prostu mediów zwykłych, bo one są czasami bardziej liberalne, czasami mniej liberalne. I nie można takiego słowa, po prostu wolnych mediów, ani liberalnych, w tym sensie może liberalnych, są tak samo krytyczni wobec nas, jak i wobec nich, tylko że my się tą krytyką przejmujemy, podlegamy tej krytyce, a oni ją po prostu mają w nosie, bo mają swoich, którzy ze wszystkiego ich usprawiedliwią. To jest zasadnicza różnica. Proszę pana, przecież oni nie, czy pan widział Morawieckiego odpowiadający na jakieś normalne pytanie? Nie, oni to wszystko jest pod pewnym kloszem, pewną osłoną. Ja to jest pierwszy premier, to jest pierwszy rząd, który w ogóle nie odpowiada na pytania w parlamencie. Przecież Morawiecki nigdy nie odpowiedział na żadne pytanie. On przychodzi do Sejmu, coś mówi i wychodzi. No ale nawet jakiej kontroli mówi? Z zawieszeniem obrad i rozpoczęciem wyborów. No właśnie, czy pan sobie wyobraża, że ktoś będzie czy Banaś się przed kimś wytłumaczy, że prokuratora Ziobry wytłumaczy Kittel. Kryształ się ma nie tłumaczyć. No właśnie, Kittel będzie się tłumaczył i jeżeli prokuratura zostanie skierowana przeciwko komuś, to się za chwilę okaże, że Kittel nie zapłacił VAT-u albo nie wziął paragonu fiskalnego i będzie Kittel winny, czyli dziennikarz, który odkrył tę aferę, a Banaś będzie niewinny. Ale tak to działa dzisiaj. Ja się też na to mogę oburzać, mogę wzruszać ramionami, wszystko mogę z tym zrobić, ale widzę po tej stronie, że jak się popatrzy dzisiaj na kilka spraw, które były głośne, nawet to, co pan wspomniał, loty marszałka Kuchcińskiego. 1,5 miesiąca minęło od momentu, kiedy ta sprawa zgasła i nikt już w ogóle nie uważa, że to jest jakikolwiek problem? Wie pan, proszę zwrócić uwagę, loty... Pamięć jest dzisiaj taka. Tak, tylko że loty pana Kuchcińskiego są jakby tematem o tyle sfinalizowanym, że Kuchciński podał się do dymisji, czy został zmuszony do dymisji. Ale co z lotami pana Morawieckiego nad morze, na działkę, której nie wiem nawet, czy jest w oświadczeniu majątkowym wpisana, bo czy przypadkiem nie jest przypisana na żonę. Ma pan rację, tylko my mamy po prostu dzisiaj problem... To nie chodzi o media. Tu chodzi o to, że coś odebrano opinii publicznej. Bo to opinia publiczna dzisiaj nie ma prawa ocenić rządzących. Opinia publiczna dzisiaj ocenia opozycję, dziennikarzy, a nie rządzących, ale 13 października to już jest ten moment, kiedy niezależnie od wezwań obronimy Polskę, nie oddamy jej i tak dalej, ktoś wstanie, pójdzie i zagłosuje. Czy dzisiaj z waszej perspektywy, ludzi, którzy walczą o to, żeby do władzy wrócić w jakimś sensie, najważniejsze jest co? Zmobilizowanie ludzi, by jak najwięcej poszło? Przekonanie, że ta wasza narracja, którą widać też na billboardach waszej kandydatki na premiera, czyli zgoda, jedność, sympatia jest ważniejsze niż to, co proponuje druga strona. Czym chcecie? Naszym celem, jak pan to powiedział, nie jest wcale do władzy wrócić. Moim najważniejszym celem w tej kampanii jest to, żeby Polska była demokratycznym, normalnym krajem. My możemy się spierać o różne rzeczy. Możemy, nie wiem, w kwestiach aborcji, kwestii wieku szkolnego czy wieku emerytalnego normalnie się spierać w parlamencie, nawet w ramach formacji. Ale na Boga zachowajmy, i to jest dla mnie najważniejsze, zachowajmy Polskę jako kraj demokratyczny, w którym są normalne wybory, w którym są normalne media, w którym są... Nie ma pan dowodu na to, że wybory nie są normalne. Trójpodział władzy nie, jest zaburzony, ale pana, wybory, ja nie ma pan dowodu na to, że wybory były sfałszowane? Nie. Ja panu powiem, na co mam dowody. No. Mam dowody na to, że te wybory nie są wolne i fair, dlatego że jednym z elementów kluczowych... Ja jestem wieloletnim obserwatorem wyborów na świecie i ja stawiam swój stempel po każdych wyborach jako obserwator, który jadę obserwować i mówię, czy wybory w innych krajach były wolne. I jednym z podstawowych kryteriów jest wolność mediów i swobodna, jakby nieskrępowana obiektywizm mediów. My nie mamy do czynienia z taką sytuacją dzisiaj. My mamy media jak w Rosji putinowskiej. To znaczy... 61. Pan mądry pan ma... Roboty drogowe. Powiedziała pani takim tonem, żebym się wyłączył. Tak. Ale to jest jedno z podstawowych kryteriów wolnych wyborów. Znaczy, wolne wybory na przykład w Rosji często są uważane jako niewolne, dlatego że media są nieobiektywne. My mamy dzisiaj propagandowe tubę i one powodują, że te wybory już nie są obiektywne. OBWE, które przyjedzie do Polski, powinno tak stwierdzić. Ja nawet nie wiem, czy przyjedzie, dlatego że nie zostało chyba zaproszone przez rząd polski, bo my musimy, żeby OBWE przyjechało, to
muszą być, musi być zaproszenie ze strony rządu. ODIHR chyba z urzędu obserwuje te wybory. Ja będę ciekawy raportu, bo tam na pewno będzie napisane o tym, jak media się zachowywały w tej kampanii. I nie mam wątpliwości, jeżeli obserwatorzy międzynarodowi obserwują, że stwierdzą, że pan Kurski, media publiczne, zachowywały się w sposób nieobiektywny w tych wyborach. Z Schetyną rząd dalej łatwiej będzie wygrać. Przepraszam? Ze Schetyną rząd dalej, a nie w pierwszym rzędzie łatwiej będzie wygrać. Dalej, w sensie. Wie pan, no to była decyzja nasza. Podjęliśmy decyzję, że naszym kandydatem na premiera jest Małgorzata Kidawa-Błońska i ja się z tej decyzji bardzo cieszę. Wydaje mi się, że to jest decyzja z cyklu chowamy Schetynę, bo nie to jest decyzja, nie, proszę pana, to jest decyzja, która po prostu mówi, Małgorzata Kidawa jest odpowiedzią na, Kidawa-Błońska jest odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie społeczne, a Polacy wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej, będą chcieli ludzi odpowiedzialnych, spokojnych, mających szacunek dla oponentów politycznych. I uważam, że ona pod tym względem jest lekarstwem na chorobę, które Polskę toczy. To znaczy na ten właśnie nienawiść, którą Kaczyński w Polsce nam wszystkim zafundował. Dzisiaj zastanawiam się, na co liczycie. Wiem, że zostało parę tygodni do wyborów, ale na to, że w Sejmie będziecie mieli więcej mandatów niż mieliście do tej pory, że PiS ich będzie miał mniej, czy na to, że uda się im pokrzyżować plany, odbijając w jakimś sensie Senat? Nie. Ja jestem przekonany, że scenariusz możliwy. Oczywiście ja nie zakłamuję, ja znam sondaże, ja wiem, jak wygląda rzeczywistość. I mam świadomość, że PiS cieszy się jakimś poparciem społecznym. Natomiast nie znam sondażu, który daje PiS-owi samodzielną większość. I wydaje mi się, że dzisiaj jakby mobilizacja społeczna, jeśli mogę zaapelować do naszych zwolenników, polega na tym, że my jesteśmy w stanie zbudować rząd przeciwko PiS-owi. I to jest rząd z wszystkimi przeciwko PiS-owi. I to będzie rząd ludzi, którzy akceptują zasady demokratyczne, rozumieją, na czym polega państwo, w którym obowiązuje trójpodział władzy, jakie są standardy europejskie. Ale ci wszyscy to jest Lewica, to jest Kukiz z PSL-em? Nie ma listy Kukiza, jest lista PSL-u. Myślę, na której są ludzie Kukiza. No tak, ale myślę, że Paweł Kukiz co najwyżej wprowadzi dwie, trzy może osoby, więcej chyba, wydaje mi się, że mu się nie uda wprowadzić. Jest PSL. PSL jest partią odpowiedzialną, na pewno partią demokratyczną i myślę, że PSL, ci, którzy mówią, że PSL tak chętnie pójdzie, ja też oczywiście ciekaw jestem, co zrobi PSL, ale wydaje mi się, że PSL ma świadomość, że PiS to jest partia, która nie tylko niszczy Polskę, ale zniszczy również każdego swojego koalicjanta. To ze dwóch zginęło rzeczywiście. Chociaż jeden. A niech pan powie, który przetrwał. Chociaż jeden dzisiaj odrodził się tylko w zupełnie innym wydaniu. Myślę o Romanie Giertychu. Natomiast Roman Giertych istnieje jako osoba, natomiast jako formacja polityczna. No nie, to prawda. Sam Roman Giertych chyba się odcina od swojej dawnej formacji politycznej. Zdecydowanie inaczej brzmi dzisiaj niż brzmiał kiedyś i tak. To poglądy ma zupełnie inne. Żeby wytrwać w takiej kampanii, którą pięknie pan. Nie, Warszawa. No to jeszcze za Lecha Kaczyńskiego. No nie, niech pani żartuje. Jak piękna jest ta kamienica, to ruch koszykowy i Mokotowski. A jeżeli się nie uda? To miej nas, Boże, Nitras wraca do czego wraca Nitras? Nie, no ja będę w Sejmie, będę walczył. Ja nie wyobrażam sobie, że PiS będzie miał samodzielną większość. Nie wyobrażam sobie tego. A jeśli, nie daj Boże, się tak może zdarzyć, no to wyborcy zdecydują, to będzie przed nami bardzo trudny okres. Nie wiemy, czy koniunktura będzie służyła. Światowa wiele wskazuje na to, musi służyć, trudniej. Bo tyle zostało obiecane, że jak nie będzie służyła, to będzie kiepsko. No niestety koniunktura myślę, że ma swoje meandry. Myślę, że nie, koniunktura nie słucha słów prezesa Morawieckiego. Myślę, że na to pan Kaczyński to ją się wsadzi. Powinno się oskarżyć o to, że nie słucha. Walczmy o to, żeby Polska została państwem takim, o jaki walczyliśmy. Demokratycznym, europejskim, szanującym to, że jest w Europie między partnerami, a nie szukającym wrogów wszędzie. Czym dzisiaj wam udaje się, jeśli czujecie, że się to udaje zrobić, zachęcić ludzi do tego, żeby nawet niezależnie od tego, gdzie, przy kim ten swój znaczek postawią, wstali i poszli zagłosować? Czym się udaje ich przekonać do tego? Czego chcą, jak pan myśli, żeby się ruszyć? Chcą wiarygodności, chcą takiego autentyzmu, chcą, moim zdaniem chcą głosować na ludzi, którzy mają poczucie, że są autentyczni i bardzo zaangażowani. Ja to widzę, czuję. Ale chce im się w ogóle zaangażować? Jak rozmawia pan z nimi? Myślę, że to jest czas dla takich ludzi. To znaczy ludzi, którzy są rzeczywiście autentycznie zaangażowani i są w stanie, są skłonni do poświęceń. Ja widzę u nas w szeregach zastępy takich
ludzi, którzy każdego dnia naprawdę ciężko pracują, są gotowi iść do ludzi, czy są między ludźmi i są nawet gotowi na trudne rozmowy, nawet takie... A trudna rozmowa w waszym przypadku na czym polega? Że przychodzicie i mówicie, słuchajcie, oto nasz kandydat, a potencjalny wyborca mówi, no wiemy, rozumiemy, ale druga strona daje nam zdecydowanie więcej? Jak to jest? Ja w tej kampanii w sposób świadomy, przepraszam moich wyborców w Szczecinie, trochę mniej czasu spędzam w Szczecinie niż powinienem, natomiast staram się być w najmniejszych wioskach i rozmawiam naprawdę przy płotach z ludźmi, podchodzę do nich, ja nie wiem jakie mają poglądy, bardzo często narażam się na bezpośredni kontakt z takimi właśnie osobami, które są tak zdeterminowane wspierając PiS, że gotowe innym zrobić krzywdę, ale najwięcej mam takich rozmów ludzi, którzy są nieprzekonani i ciekawi. Mhm. A ciekawi, z czym teraz do nich przychodzi? Tak, dokładnie tak. Z czym więcej niż druga strona, czy w ogóle z czym? Nie, w ogóle z czym. Mhm. To są ludzie, którzy bardzo często mi mówią, że pierwszy raz w ogóle widzą kandydata na żywo. Nie z platformy, tylko w ogóle. Jakiegokolwiek. I to są rozmowy, które ja nie chcę tutaj może wszystkich powtarzać, bo też nie jestem w stanie. Nie ma jakiejś formatki takiej rozmowy. Ale uczą z jednej strony pokory, a dają poczucie... czym ludzie naprawdę żyją. I ludzie się niepokoją. Ludzie mają trochę taką świadomość, a no rządzą, rzeczywiście to dali nam, ale mają takie też poczucie lekkiego niepokoju, w jaką stronę to wszystko idzie. Czy to idzie w dobrą stronę, czy jednak trochę balansujemy na linię. A pan czuje, że gdzie jesteśmy? No balansujemy bardzo mocno na linię. Znaczy drwimy sobie i kpimy sobie jako społeczność z rzeczy, które wiele pokoleń ciężko pracowało, żeby to mieć. A my dzisiaj sobie to traktujemy, jak to mój nauczyciel kiedyś mówił, traktujemy sobie to bardzo lekce. I oby nas to nie skarciło. Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Jacek Rzakowski za chwilę będzie naszym gościem. To powodzenia, bo to jeszcze 2 tygodnie rzeczywiście dosyć intensywnego chyba czasu. 3. A nawet 3. Mam nadzieję, że nie będzie kaca w poniedziałek 14. Wszystkiego dobrego. Dzięki. I do zobaczenia.